jedyny taki parking to jest ta ulica i samochody na boku tej ulicy stają. No, dzisiaj jest wyjątkowo dużo aut, jest niedziela, jest cieplutko, ładnie. Nawet widać, że tu ładnie się budują domki, są piękne. Tam w głębi ładny domek. Jakąś ławeczkę mamy, dwie ławeczki, to jest fajne. Tutaj łatwo wejść do wody. Można się rozstawić z wędkami na jakiś powód. Ryby to tu jest od cholery, bo nie można brać, wyciągać z sobą. Także nie ma możliwości, żeby tu iść do domu bez jakiegoś szczupaka. Co rusz jakieś domki. Piętrowe to fajnie, bo można sobie podziwiać widoki. Tu jaka łajba malutka, jednoosobowa. Też fajna sprawa. I co? Tam dalej będzie taka knajpka, restauracja, jakiś pub, coś w tym stylu. I ludzie tu się zbierają. Przyjeżdżam sobie i widzę, że no piwo idzie, rybka też, rybę mają. To się powiększyło, teraz widzę. I no i jedzą sobie. Kawka idzie musowo, piweczko. To bardzo tu dobre jest powietrze. Jak się oddycha, to naprawdę świetne. Super to powietrze jest. Tamiza nie jest brudna. Jest to raczej czysta rzeka. Multum ludzi sobie siedzi, odpoczywa. Ja tu gadu, a tu chłopak chce sobie wypłynąć, nie zauważyłem go. Teraz dopiero. No z ciekawości to powiem, że często się widuje tutaj ludzi, którzy pływają tak jak tutaj w tym jachcie. On prowadzi, trzyma w ręku ster i normalnie pije sobie piwo. Nie patrzy, czy ludzie patrzą, czy na śluzie, obsługa śluzy, to nie ma tutaj problemu. Jakie ładne kajaki tutaj są zacumowane. Tutaj ludzie sobie stoją z torni, czytają sobie książki, gazetki. Taki relaks fajny. To ładna jest ta maszyna. A to są takie łodzie, cholera, ja to nie wiem jak to się nazywa, ale to oni tu śpią. To są takie domy, to mieszkania. Teraz specjalnie podpływam, chcę pokazać domek, który robił mój kolega budowlaniec. Nie wiem jak długo tu robił, towar przywoził łódką. Ale coś pięknego tu jest zrobione. Naprawdę bardzo ładny, zadbany domek. I ten domek, to jest tutaj Polacy mieszkają, Polaka domek. Lato to jest bardzo fajnie tutaj pływać. Tam podpłynę, pływają sobie z tatą na kajakach. Tutaj też na silniczku. Ja mam taki silniczek najmniejszy, jaki jest, 2,5 konia, ale też najlżejszy. I jeszcze czasami jest tak, że narzekam, że on na wolnych obrotach, tak jak teraz, za szybko płynie. Tak. Miałem około 5 na godzinę, 4,5. No, wolałbym tak, żeby miał 3 na godzinę minimalną prędkość, ale niestety trzeba byłoby chyba pomyśleć o śrubie. Jego minimalne obroty to są 1700, skoczyły, bo tak 1600 ma.
tata na stojąco na tym takim kajaku dla jednej osoby. Zawsze się pływa stojąc na tym kajaku. Jedna noga jest przywiązana linką do kajaka. No i asekuruje dwoje dzieci małych. Dzieci mają specjalne kajaczki jednoosobowe. Pełno przy brzegach stoi ładnych jachtów. Ten to jest drogi na pewno. Kilkaset tysięcy funtów cena. Śluzę pan zamyka teraz. Pełno tutaj ludzi dzisiaj jest. Jest godzina 16. Wypływamy sobie jako ostatni. Teraz dodamy gazu, żeby to szybciej było. Wypływamy, a tu już następni w kolejce stoją. Ten tutaj pan i tutaj już stoją. Tylko patrzę, żeby szybko wypłynąć. A, jaki piękny sprzęcik ładny. Honda Civic 75 koni. Piękna rzecz. Tutaj też ławeczki mają. Jejku, ale tutaj jest kolejka dzisiaj. Ile tu stateczków, jachcików. Bardzo dużo. Masa. Wszystko chce się przedostać na drugą stronę. Ludzie dzisiaj. Widzę sobie, pełno ludzi pływa tutaj. Ładnie. Tutaj nawet drabineczka jest, żeby wejść, bardzo fajnie. Woda czyściutka.